Kolej to nie tylko urządzenia. Kolej to przede wszystkim ludzie. Zawód maszynisty to specyficzne zajęcie i nie każdy się do tego nadaje. To praca obarczona dużymi wymaganiami psychofizycznymi i ogromną odpowiedzialnością. System pracy zwiększa prawdopodobieństwo, że maszyniści mogą posiadać zaburzone rytmy okołodobowe. Badania potwierdzają, że narażenie na zdarzenia, w których giną ludzie, jest tak samo dla maszynistów traumatyczne jak zdarzenia, w których zagrożone jest ich własne życie. Maszyniści są częściej narażeni na bycie świadkiem śmierci człowieka niż ogólna populacja. Najczęściej po takich przeżyciach i stresie spotyka się zaburzenia depresyjne. Rutynowy, monotonny tryb pracy, wibracje, hałas i inne czynniki pogłębiające dyskomfort powodują również wzrost zmęczenia i senność. Podczas długiej pracy w trakcie jazdy mogą spontanicznie powstawać stany hipnotyczne, zaburzenia wzrokowe, halucynacje, omamy czy stany apatii polegające na tym, że prowadząc pojazd nawet wiele kilometrów nie pamięta się przebytej drogi. Od samego początku istnienia kolei byli potrzebni ludzie do obsługi pojazdów poruszających się po torach. Pierwsi maszyniści wyznaczeni byli do obsługi parowozów. Do ich obowiązków oprócz prowadzenia pojazdów należało także dbanie o lokomotywę oraz ewentualne przeprowadzenie napraw lub usuwanie usterek w czasie jazdy. Do maszynisty przypisany był pomocnik, który oprócz dorzucania węgla miał dbać o czystość i estetyczny wygląd lokomotywy. Po wojnie stopniowo miał miejsce wzrost udziału pojazdów elektrycznych i spalinowych w rynku kolejowym, które były łatwiejsze i tańsze w użytkowaniu. Do końca XX wieku jedynym przewoźnikiem oraz zarządcą infrastruktury w Polsce było PKP. Według wielu opinii czasy te były złotymi latami, jeżeli chodzi o zawód maszynisty. Wiązały się z tym prestiż, szacunek, duża wiedza i odpowiedzialność. Znajomość przepisów kolejowych, prowadzenie pociągów oraz umiejętność naprawy taboru to chleb powszedni pracy na stanowisku maszynisty w tamtych latach. Ułatwieniem było przypisywanie maszynistów do konkretnych lokomotyw. Pomagało to podczas pracy, bo każdy dobrze znał swój pojazd i utrzymywał go w jak najlepszym stanie. U boku maszynisty stał jego pomocnik, który podczas prowadzenia pociągu miał obowiązek obserwacji szlaku i ostrzegania przed zagrożeniami. Był zabezpieczeniem i drugimi oczami prowadzącego pociąg. Przełom XX i XXI wieku na kolei to okres dużych zmian. Przemiany ustrojowe i coraz szerszy zakres oddziaływań Unii Europejskiej narzuciły konieczność zmian w działaniu kolei. Większa transparentność, konkurencyjność i odchodzenie od monopolizacji rynku spowodowały ogromny rozłam i rozdrobnienie PKP na liczne spółki. Wprowadzono wiele przepisów, aktów i rozporządzeń regulujących prawo na kolei. Sytuacja ta w latach 2000-2010 doprowadziła do załamania się rynku kolejowego i dużych zmian pracowniczych. Zwolnienia, strach przed utratą pracy i brak odpowiednich przepisów nie sprzyjały myśli o uregulowaniu czasu pracy maszynisty pojazdu trakcyjnego. W tym okresie zaczęto też likwidować liczne szkoły przygotowujące przyszłych kolejarzy do pracy, co później wpłynęło bardzo znacząco na kolejowy rynek pracy.
Do tematu zaczęto wracać bardzo szybko, ponieważ już w latach 2012-2016 zauważono, że rynek pracowniczy na kolei zaczyna się kruszyć. Zamknięcie szkół spowodowało powstanie dziury pokoleniowej. Dodatkowo niższy wiek emerytalny maszynistów, wejście na rynek kolejowy nowych spółek oraz wzrost przewozów spowodowały, że w bardzo szybkim czasie zaczęło brakować ludzi do pracy. Obecnie dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji, w których maszynista może w pojedynkę przez 12 godzin prowadzić pojazd na terenie całego kraju, wracać do domu, poza czasem pracy kilka godzin i po ustawowym czasie odpoczynku może ponownie zgłosić się do pracy. Warto również dodać, że praca maszynisty w ruchu pasażerskim zasadniczo różni się od tej samej w ruchu towarowym. Główną różnicą jest przede wszystkim prędkość rozwijana przez pociąg. W Polsce prędkości maksymalne pociągów towarowych oscylują w granicach 100 km na godzinę, a prędkości w ruchu pasażerskim nawet do 200 km na godzinę, na przykład na centralnej magistrali kolejowej, oczywiście na niektórych odcinkach. Różnice są też w technice prowadzenia, ponieważ maszynista pociągu pasażerskiego musi wielokrotnie go rozpędzać i zatrzymywać zgodnie z rozkładem jazdy. Podczas jazdy pociągu towarowego zatrzymania występują o wiele rzadziej. Ważnym aspektem, który ma bezpośrednio wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jest wprowadzenie przez przewoźników kolejowych coraz większej efektywności na stanowisku maszynisty. Podczas pracy powinien on reagować niezwłocznie i odpowiednio do sytuacji zagrożenia. Praca na granicy wydolności zwiększa prawdopodobieństwo błędu, a warunki obciążenia wywołują reakcje stresowe. Stopień dostosowania między maszyną a człowiekiem ocenia się na podstawie poziomu obciążenia i objawów zmęczenia. U maszynistów, najogólniej mówiąc, mamy do czynienia z obciążeniem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. W latach 90. XX wieku prowadzono badania dotyczące obciążenia fizycznego i psychicznego u maszynistów elektrowozów EU07 obsługujących pociągi pasażerskie. Badając obciążenie fizyczne, brano pod uwagę koszt energetyczny operacji roboczych podczas pracy, pomiar częstości skurczów serca, wysiłku związanego z pozycją siedzącą, a także czynności ruchowe wymagające wielokrotne powtórzenia danych operacji. W przypadku badania obciążenia psychicznego brano pod uwagę fotografię dnia pracy oraz monotonię wykonywanych zadań. Uwzględniając obciążenie fizyczne maszynisty i efektywny wydatek energetyczny przypadający na zmianę roboczą, uzyskano 622 kilokalorie, co zakwalifikowało pracę maszynisty jako lekką. Jednak obciążenie statyczne związane z pozycją ciała i brakiem możliwości jej zmiany, poza krótkimi postojami, oceniono jako duże. O ile czynności maszynisty nie wymagają dużej siły, to występuje duża powtarzalność ruchów. Jeśli chodzi o obciążenie psychiczne, oceniono je jako bardzo duże. Dotyczyło ono przede wszystkim odbioru informacji. Praca maszynisty polega na ciągłej obserwacji szlaku i urządzeń sygnalizacyjnych, co wymaga dużej koncentracji i uwagi. Sygnały są na bieżąco analizowane i przetwarzane, a ich efektem jest natychmiastowe podjęcie decyzji i jej wykonanie. Funkcje wykonawcze są realizowane poprzez stosunkowo niewielkie ruchy, bez szczegółowej precyzji, dlatego na tym etapie obciążenie oceniono jako średnie. W oparciu o skalę Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Pracy i Życia, obciążenie psychiczne maszynistów oceniono jako duże. Na 20 sytuacji pracy decydujących o obciążeniu mentalnym, 12 odpowiadało warunkom pracy maszynisty kolejowego. Częste są monotonne zadania i czynności wymagające dużej koncentracji. Ponadto praca przebiega pod presją czasową oraz nie ma możliwości regulowania metod i tempa pracy. Stopień monotonii oceniono jako duży. Wśród najczęściej występujących objawów po pracy były
chęć położenia się, senność i ziewanie. Takie objawy miało od 90 do 100% badanych maszynistów. W dalszej kolejności stwierdzono ociężałość około 60%, zmęczenie oczu ponad 50%, uczucie ciężkości głowy 45%, ciężkość nóg ponad 20%, a także zmęczenie rąk ponad 10%. Osłabienie motywacji u maszynistów widoczne było głównie w znudzeniu, co zaobserwowano u 63%. Ponad 1/3 stwierdziła u siebie zobojętnienie i tyle samo zniecierpliwienie. Zaś u 17% wystąpiły trudności w koncentracji uwagi. Jednak stwierdzono też cechy, których częstości występowania zmniejszyły się po pracy. Przed jej rozpoczęciem 33% odczuwało niepokój, a 13% zniecierpliwienie. Warto dodać, że doznawane przez maszynistów objawy zmęczenia można porównać z objawami pracowników biurowych. Główna aktywność maszynistów w trakcie zmiany roboczej to etap jazdy. Angażuje ona średnio 70% czasu ich pracy w ruchu pasażerskim i 46% w towarowym. Reszta czynności nie wiąże się ze zbyt dużym obciążeniem fizycznym czy psychicznym. Warto też dodać, że na efektywność czasu pracy maszynistów może w pewnym stopniu wpływać organizacja pracy przyjęta przez danego przewoźnika. Można powiedzieć, że praca ich ma charakter mocno zróżnicowany w zależności od rodzaju ruchu, przewoźnika oraz organizacji. Istotnym elementem jest rozkład jazdy ułożony przez przewoźnika kolejowego. Są one często ułożone tak, że maszyniści pociągów pasażerskich muszą włożyć sporo wysiłku w utrzymanie rozkładu jazdy. Jeśli pociąg się opóźnia, jego rozkład jazdy jest nie do utrzymania. Konieczne jest określenie w przepisach, co jaki czas powinien mieć maszynista przerwę na odpoczynek i w jakim wymiarze czasowym. Inną kwestią w czasie pracy maszynistów ruchu pasażerskiego i towarowego jest przyjmowanie kilku pojazdów trakcyjnych w czasie jednej zmiany. Maszynista podczas takiej zmiany częstokroć przyjmuje od 4 do 6 pojazdów trakcyjnych. Tak duża ilość może stwarzać zagrożenie związane z brakiem odpowiedniej ilości czasu na dokładne przyjęcia pojazdu trakcyjnego, kiedy maszynista sprawdza jego stan techniczny i wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego zabudowane w pojeździe. W wielu przypadkach przewoźnicy kolejowi w planowaniu obiegów dla maszynistów na służbie uwzględniają tylko kilka minut na zdanie jednego pojazdu trakcyjnego i przyjęcie drugiego na drugim pociągu. Stosowanie przez przewoźników krótkich przyjęć ma na celu podniesienie efektywności maszynisty do maksimum, co wpływa na możliwość pogorszenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wśród niepokojących problemów na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego, z uwagi na braki personalne, jest wykorzystywanie przez pracodawców nieczynnych kabin do odpoczynku po skończonej służbie mimo zakazu przebywania osób w nieczynnych kabinach maszynisty. W praktyce jednak maszynista, który prowadził pociąg, idzie odpoczywać do drugiej kabiny, a drugi maszynista, który wcześniej odpoczywał, prowadzi dalej pociąg. Dochodzi zatem do łamania przepisów dla zmniejszenia kosztów związanych z postojem pociągu czy wynajmem hotelu dla maszynisty. Pracodawcy świadomi, że w pojeździe odpoczywa drugi maszynista, niekiedy zatrudniają go do wykonywania innych czynności, jak próby hamulca pociągu, który prowadzi drugi maszynista, wcześniej odpoczywający w nieczynnej kabinie. W świetle przepisów o transporcie kolejowym maszynista może podjąć dodatkową pracę, ale pracodawca nie musi o tym wiedzieć. Zgłaszana musi być jedynie praca w charakterze maszynisty na podstawie dodatkowej umowy. Kwestią sporną jest miejsce rozpoczynania pracy maszynisty, który obecnie może ją podejmować na terenie całego kraju. Sytuacja ta stwarza zagrożenia skrócenia czasu odpoczynku. Może również wpływać na aspekt emocjonalny maszynisty, bo stwarza zagrożenie długiej rozłąki z rodziną i domem. Sugerowano ujęcie w przepisach, by maszynista zaczynał pracę zgodnie z adresem firmy,
lub miejscem specjalnie wyznaczonym do tego celu. Nie wchodząc w szczegóły i wyliczanie zalet czy wad pracy maszynisty, jest to niewątpliwie zajęcie specyficzne, więc nie każdy się do tej pracy nadaje. Zawód maszynisty jest na pewno bardzo wymagający. Istotne są predyspozycje fizyczne. Przyszły maszynista musi wykazać się doskonałym wzrokiem i słuchem. Wykluczone są problemy z sercem i cukrzyca, nawet w łagodnym stadium. Wymogi zdrowotne są dużo bardziej zaostrzone niż dla lotników. Znaczenie ma również naturalna odporność na zmęczenie. W Polsce większość maszynistów pracuje po 12 godzin dziennie. W zależności od konkretnej trasy, długości przejazdu czy prędkości, z jaką będą pokonywać konkretny odcinek, zdarza się, że maszyniści podróżują we dwójkę. Najczęściej jednak maszynista przebywa w kabinie sam. Dlatego istotne jest również radzenie sobie z monotonią i zachowanie skupienia. Maszynista musi być odpowiedzialny, skrupulatny i opanowany. Od tego, jak zachowa się na trasie, zależy bezpieczeństwo nie tylko wszystkich podróżujących pociągiem, ale też uczestników ruchu drogowego. Musi on nie tylko przestrzegać przepisów, ale i być w stałym kontakcie z pozostałymi pracownikami, którzy odpowiedzialni są za organizowanie przejazdu poszczególnych pociągów.